Donicę możemy zobaczyć w dwóch częściach Krakowa, w centrum, ścisłym centrum na ulicy Grodzkiej, na ulicy Sławkowskiej i przy kościele Dominikanów i na placu centralnym. Te donice, które stanęły w Śródmieściu, to donice obsadzone świdośliwą, kosodrzewiną i szałwią omszoną. Taki dobór roślin jest nieprzypadkowy. Świdośliwa z racji swojej odporności na mrozy doskonale sprawdza się w takich donicach. Posadziliśmy ją już wcześniej na ulicy Rajskiej i tam się sprawdziła. Również kosodrzewina dobrze sobie radzi. Dodatkowo też ma swoje walory jako roślina pyłochłonna. No i do tego szałwia omszona, która kwitnie przez cały rok od wiosny do jesieni, wielokrotnie przekwita i odkwita na nowo, na niebiesko. Natomiast na placu centralnym stanęły donice, w których znalazła się sosna czarna i róże okrywowe, co myślę będzie zaskakującym połączeniem, ale bardzo atrakcyjnym.